Kolejne spotkanie Pana Jezusa Chrystusa to spotkanie z Grekami, którzy słuchają słowa o ziarnku pszenicznym. Mamy takie słowo zapisane w Ewangelii Jana, 12 rozdział, od 20 do 24 wersetu. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto. Ci wtedy podeszli do Filipa, który był z Betsaidy, w Galilei, z prośbą, mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć. To jest znamienne. Chcemy widzieć Jezusa. Wskrzeszenie Łazarza oraz przybycie Mesjasza do Jerozolimy doprowadziły do tego, że lud wyszedł mu naprzeciw. Wśród tych ludzi byli także niektórzy Grecy. Ich pragnieniem było ujrzeć Jezusa. Nie dziwi nas to, że najpierw przyszli oni do Filipa. Ten uczeń Pana był bowiem ministrem do spraw zewnętrznych, jak można by było w dzisiejszych kategoriach to określić, spośród całej dwunastki. On zauważył, co działo się dookoła i nawiązywał kontakty. Do niego przyszli Grecy i wyrazili swoją szczególną prośbę. Chcemy Jezusa widzieć. Przyprowadzanie ludzi do Pana Jezusa jest piękną, ale jednocześnie bardzo trudną służbą. Aby spełnić życzenie Greków, Filip zaangażował współucznia Andrzeja. To Andrzej przyprowadził już do Pana Jezusa Chrystusa swojego brata Szymona i jego doświadczenie wykorzystał Filip. Filip i Andrzej pochodzili z jednej miejscowości. Być może znali się już od dawna, kiedy przyprowadzili do Pana Jezusa Chrystusa Greków, uzupełniali nawzajem swoje szczególne zdolności i działali razem. Jakże wywołująca wrażenie i osiągająca sukces współpraca. Grecy pragnęli ujrzeć chwałę Mesjasza, króla Izraela, jednak Pan pokazał im swoją chwałę jako Syna Człowieczego, mówiąc o godzinie swojej śmierci. Ci ludzie z narodów nie znali pism Starego Testamentu, dlatego Pan dał im prosty, zrozumiały przykład ze stworzenia. Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Pan Jezus Chrystus musiał umrzeć, aby ci właśnie Grecy mogli zostać przez Pana pobłogosławionymi oraz aby ich życie mogło przynosić owoc dla Boga. On jest tym ziarnkiem pszenicznym. Pan Jezus Chrystus jest tym ziarnkiem pszenicznym. Na podstawie Jego śmierci oraz zmartwychwstania powstał owoc dla Boga. Nad grobami niektórych wierzących, którzy odeszli do nieba, w obliczu śmierci nieraz miałem okazję mówić o zmartwychwstaniu. Co w tych poważnych i uroczystych okolicznościach dawało mi tę pewność? Oczywiście w pierwszej kolejności Słowo Boże. Do tego można było dodać przykład z przyrody. Jako na przykład rolnik, jakiś mówca, co roku może obsiewał pola ziarnami, a podczas ich kiełkowania milionkrotnie otrzymywał potwierdzenie zmartwychwstania. Jeżeli ktoś uważa Pana Jezusa Chrystusa za założyciela jakiejś religii albo za uzdrowiciela, nigdy nie będzie w uporządkowanych relacjach z Bogiem. Jednakże jeśli ktoś go przyjmie jako ziarnko pszeniczne, które wpada do ziemi i obumiera, zostanie przyprowadzony do Boga jako owoc mąk jego duszy.